Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego filmowego cyklu. Pani doktor Sylwia Frach z nami. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Mówiliśmy o tym, co było w 2021. Zaprosiliśmy Państwa na filmy 2022 roku. To zaprosimy Państwa do kina Konesera. Zwłaszcza, że Pani doktor szykuje się zarówno i w Heliosie, w Karolince, jak i w Solarisie. Szykują się osobne projekcje, także ciekawie chyba warto zwrócić uwagę, gdzie się wybrać, żeby też o tym pamiętać, czy w jedno miejsce, czy w drugie. I też pod znakiem kina polskiego, bo już najbliższy seans, który będziemy mieli, to jest film zatytułowany Powrót do tamtych dni. I to chyba nie porównujmy tego do takiego filmu kultowego polskiego, czyli filmu Szczęśliwego Nowego Jorku, choć opowiada historię też Polaka i opowiada o pewnych czasach, które chyba inaczej, wtedy inaczej patrzyliśmy na to, co dzieje się w Polsce, inaczej co dzieje się w Ameryce, ale przenosimy się no, w świat jednak mimo wszystko naznaczony pewnymi problemami, gdzie chyba pewne społeczne mity także upadają. Tak, zgadza się. Powrót do tamtych dni jest z jednej strony takim właśnie nostalgicznym powrotem do przeszłości, prawda? Te lata, gdzie właśnie osoby, które miały to szczęście czy możliwość wyjechania na zachód w celach zarobkowych, które wracały, przywoziły prezenty, prawda? Te kolorowe gumy do żucia, walkmeny, na których wybrzmiewała muzyka Depeche Mode, to mamy z jednej strony, ale właśnie z drugiej strony ten film jest to taka poruszająca, wręcz powiedziałabym porażająca opowieść, wspomnienie lat dzieciństwa naznaczonego piętnem alkoholizmu rodzica. I tutaj w tym filmie mamy dramat. Jest to dramat, który rozgrywa się w czterech ścianach. Ja bym powiedziała, takie, pozwoliłabym sobie na określenie, takie sartrowskie wiklo, czyli przy drzwiach zamkniętych dzieje się, rozgrywa się dramat rodzinny. I to miejsce, dom, który kojarzymy zawsze z taką spokojną przystanią, miejsce, które powinno nam dostarczać spokoju, tutaj to miejsce jest strefą, która generuje lęki i przerażenie tym, co może za chwilę się wydarzyć. To pierwszy z polskich obrazów, to już 17 w Karolince, tak jak mówiliśmy. Natomiast kontynuujemy polski wątek, tematykę spraw polskich, polskiego kina, no i też tych niezwykle aktualnych tematów, a mianowicie te tematy podejmuje wciąż chyba młody, zwłaszcza chyba taki młody filmowym duchem mimo wszystko, bo swoje lata już ma Łukasz Ronduda. Złote Lwy, zasłużone, pani doktor? Film, o którym mowa, wszystkie nasze strachy. Moim zdaniem jest to jeden z najlepszych polskich obrazów ostatnich lat. Także Złote Lwy w Gdyni zasłużone. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. I muszę tutaj również podkreślić, że niewielu jest w polskiej kinematografii twórców, którzy nie boją się podejmować tematu LGBT w kinie. Bo zwróćmy uwagę, ten temat był przez bardzo, bardzo wiele lat, przez dziesiątki lat tematem tabu w polskiej kinematografii, a postaci LGBT pojawiały się rzeczywiście tylko epizodycznie. A tutaj mamy rzeczywiście film, który w całości dotyka właśnie społeczności LGBT. I co tutaj jeszcze, na co należy tutaj zwrócić uwagę, to sam tytuł, ponieważ tytuł tego filmu, on nawiązuje do wystawy zatytułowanej Daniel Rycharski Strachy. Wystawy, która miała miejsce w 2019 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. I sam Rycharski jest to bardzo znany polski artysta wizualny, który w swojej twórczości podejmuje różnych tematów. Począwszy od tematu wsi, polskiej wsi, ponieważ wywodzi się właśnie ze wsi, po tematy wiary, religii, czy też właśnie stosunku polskiego kościoła katolickiego do osób LGBT, a to wszystko właśnie z perspektywy wierzącego geja. No właśnie, performer,
serce miłości, no i teraz to, o czym Pani mówi, czyli wszystkie te nasze strachy, to taki chyba, bo już Pani właściwie powiedziała o tym fragmencie, taki też tryptyk biograficzny, bo on nawiązuje właśnie do poszczególnych artystów w swoich filmach. Tak, zgadza się. I właśnie począwszy od performera, przy tym filmie Ron Duda szukał takich wspólnych pól łączących kino ze sztukami wizualnymi. Co ciekawe, film ten został zauważony i nagrodzony w Berlinie. Była to nagroda Think the Award i była to nagroda za kreatywne wykorzystanie medium filmowego dla artystycznego uchwycenia i oddania geopolitycznych kontekstów. Także to jest jedna rzecz. Z drugiej strony właśnie mamy ten drugi film, o którym Pan już wspomniał, czyli obraz Serce Miłości. I tutaj mamy opowieść o parze artystów, prawda? Kobieta i mężczyzna, Zuzanna Bartoszek i Wojtek Bąkowski. I teraz właśnie ta trzecia odsłona, czyli wszystkie nasze strachy. I tutaj mamy znowu postać artysty. I wydaje mi się, że właśnie Ron Duda nam tutaj pokazuje, że kino wcale nie znajduje się tak daleko od galerii, a on sam właśnie w doskonały sposób potrafi poruszać się właśnie po obu obszarach, bo jest nie tylko reżyserem, jest również kuratorem właśnie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i wykładowcą akademickim oczywiście. O, pewnie sięgnęlibyśmy do historii kina i znamy paru artystów, malarzy, którzy za reżyserię tak, się wzięli, prawda? Zgadza naszych się, ulubionych się. Notabene. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że 24 stycznia w kinie pojawi się Wszystkie nasze strachy. Ten obraz dostępny będzie właśnie w ramach Kina Konesera w Solarisie. To może Pani doktor, zanim o trzecim obrazie, to poprosiłbym Panią tradycyjnie o pytanie konkursowe. Drodzy Państwo, bo nagrody mamy, nagrody czekają, wejściówki czekają. No to teraz czas na konkursowe pytanie. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. W jakiej kategorii film Wszystkie nasze strachy otrzymał nagrodę Złotego Lwa na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni? Myślę, że pytanie absolutnie proste. Poradzą sobie Państwo błyskawicznie. Dwie pierwsze prawidłowe, nieedytowalne odpowiedzi jak zwykle zostaną przez nas uhonorowane podwójnymi biletami. No to rozweselmy się nieco na koniec. Reżyser, laureat, bo mówiliśmy teraz o naszych lwach, a teraz mamy nagrody GOI. Fernando León de Aranoa daje nam szefa roku. Nawiązując do fabuły filmu, położył reżyser ciężar na wadze. Javier Bardem, czyli... Waga ciężka? Tak, zdecydowanie. Szef roku jest rzeczywiście hiszpańskim kandydatem do Oscara 2022. I mamy tutaj komedię. Komedię, która ma na celu rozbawienie widza z jednej strony, ale z drugiej strony jest to film, który porusza kwestie związane z kapitalizmem. Czyli temat, który pojawia się w kinematografii światowej już od bardzo dawna, prawda? Bo już sam Pasolini w latach 60. piętnował kapitalizm. I tutaj mamy właśnie kapitalizm i mamy właśnie tą postać szefa, który reprezentuje i którego charakteryzują wszystkie właśnie te najgorsze wady związane z kapitalizmem. No ale jak się czeka na nagrodę taką upragnioną, no to wiadomo, że cel uświęca środki. Tak. I jeżeli chodzi o Javiera Bardema, no któż inny mógłby tutaj zagrać, jak nie Javier Bardem? Przecież pamiętamy go w roli mordercy w filmie To nie jest kraj, dla starych ludzi. Tak, i właśnie wydaje mi się, że chyba nie jest aż tak łatwo znaleźć drugiego takiego aktora, który w tak doskonały sposób potrafiłby pokazać ambiwalentny charakter właśnie postaci. Ja powiem Pani, że jak oglądam Bardema i właśnie ten film, o którym wspominamy, to zawsze sobie myślę, Kaszpirowski ekranu. Tak. Nie wiem, czy Państwo pamiętają takiego uzdrowiciela słynnego, ale ma coś tak magicznego we swoim wzroku, że przyciąga właściwie od pierwszej minuty filmu i to samo się dzieje w Szefie Roku. Natychmiast właściwie to on kupuje nas dosłownie w ciągu paru chwil. A słowo waga i położenie na wadze jest nie bez kozery, bo w świecie wag się to wszystko odbywa. Zgadza się. Tak. Ale nie będziemy Państwu zdradzać całości tej fabuły, natomiast zaprosimy Państwa do kina i to jest o tyle też fajne, że mogą Państwo w ciągu dwóch tygodni, niejako dwóch seansów, wybrać sobie któryś, prawda? Tak. 24
i 31 stycznia, czyli albo w Karolnicy, albo w Solarisie będzie można sobie ten film obejrzeć na którymś z seansów, więc to chyba jest bardzo dobra propozycja na zakończenie miesiąca. I w ten oto sposób właśnie zaprosiliśmy Państwa na te styczniowe seanse kina Konesera. Myślę, że każdy coś dla siebie dobrego znajdzie, a ja bardzo serdecznie dziękuję Pani Doktor za dzisiejszą wizytę, dzisiejsze opowieści. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.